Aha, ale koledze swojemu to już nie pomożesz, tak? Zostawisz swojego kolegę w potrzebie, swojego przyjaciela, swojego brata. No, ładne kwiatki się tutaj dzieją w tym Skellos Badlands. Ale tak szczerze, jest jedna rzecz, która mnie bardzo zastanawia. Ja rozumiem, że to jest gra dla dzieci i tak dalej, ale dlaczego w prehistorii, za czasów jaskiniowców, była kamera? Jakby jaskiniowcy chyba nie powinni znać takiej technologii, tak mi się wydaje. Dobra, zapiszmy sobie, zobaczmy, jak wygląda nasz stan gry. Ile my mamy procent już wbitych? Przypominam, że save zaczęliśmy z 58%. 71, no kurde. No to faktycznie, żeśmy sobie zaszaleli teraz. To już tak naprawdę dwie trzecie gry mamy za sobą. Ponad połowa gry już. Zostaje nam tylko już dwa poziomy zostają. Magma Cone oraz Metro Speedway. A Magma Cone jest tutaj. Dokładnie tak. Możemy ruszać. Tu macie japońską nazwę, o ile takowa jest. A może nie być japońskiej nazwy. Pierwotnie poziom ten miał nazywać się Fracture Cone. Jest to jeden z tych poziomów, który nie ma innej nazwy w wersji japońskiej, a więc nazywa się w wersji japońskiej tak samo jak w wersji amerykańsko-europejskiej. No, jestem z powrotem, tak więc zaczynamy, kurde, tutaj na grubo ten poziom. Kolejny mój ulubiony poziom. Bardzo lubię go ze względu na soundtrack, jak i otoczenie, jakie tutaj jest. Klimat tego poziomu jest nieziemski. I porozmawiamy sobie z tym jegomościem. Zobaczymy, co on ma ciekawego nam do powiedzenia. Hello, Spyro. I suppose you're here for the party. I'm afraid it's been cancelled because the stupid Earthshaper set off the volcano. Chcieli oni zorganizować jakąś imprezę, ale okazało się, że niestety wulkan się aktywował. Przez co, no niestety, jest mały problem. Więc naszym zadaniem jest desaktywacja wulkanu. Super, fajnie. W ogóle to jest pierwszy poziom, który ma wokal. Nie wiem, czy wiecie. Możecie w ogóle się wsłuchać w soundtrack, ja się teraz na razie wyciszę. A wy sobie słuchajcie i serio, jak sobie posłuchacie, to będziecie mogli dostrzec, że w tle tego soundtracku leci wokal z nazwą Oh No. Czajcie to, że jak ja byłem mały, byłem w szoku, jak ja potem to odkryłem. Czajcie to normalnie i co to było dla małego dzieciaka, pięcio czy tam dziewięcioletniego, który potem zczaił, że tutaj wokal jest w tym soundtracku. W takiej grze jak Spyro jest wokal, zacznijmy od tego. Pod względem oczywiście soundtracku wokal mam na myśli, no nie? Nie mówię tutaj pod względem voice actingu. No, i gdyby nie to, że ogarniam ten cały double jump, no to... to bym się tutaj normalnie nie dostał. O, i super. Poleciliśmy tutaj. Ładnie. Myk. Oh,
uwielbiam po prostu ten soundtrack, nie? Jest naprawdę taki, kurde, fajny. Fajny, naprawdę bardzo fajny. Mega pasujący zresztą do tego poziomu, tak by the way. I tu w ogóle jest jeden taki fajny secret, którego wam też pokażę. A, oczywiście jest jeszcze jedna minigierka, która mi kiedyś sprawiała problem w tym poziomie. I swoją drogą te dupki, które tutaj są, te takie olbrzymy, co mają tam taką straszną gębę, to oni przecież byli w Fracture Hills. Dokładnie te same dupki. Co, nie spotkaliście się z tymi satyrami? Że oni bardzo ładnie grali tutaj na tych swoich dudach, czy czym oni to, czy co oni tam w ogóle mieli, więc może chcielibyście powtórkę z rozrywki, tak żeby wam uszy zwiędły, co? Bo widzę, że tutaj za bardzo cwaniakujecie z tym młotem. Co, uważajcie lepiej, do kogo wy zaczynacie. O, widzicie? Uważajcie, do kogo zaczynacie. Bo nigdy nie wiadomo, co się z wami może stać. Czterdzieste dziewiąte życie. Nie mam nic więcej do dodania, moi drodzy. My idziemy po rekord. Nie pamiętam, ile miałem w swojej serii z 2015 roku, ale wiem, że idziemy po rekord. I fajne w ogóle jest to, że w te wakacje, tak myślę, mogę już to powiedzieć otwarcie, że się na bank wyrobię z Spyro 1 i 2. W ogóle nie sądziłem, że kiedykolwiek będę chciał odświeżyć klasycznego Spyro 1 i 2, no ale tak jakoś mnie wzięło, że kurczę, no wiem, że mogę zrobić to lepiej. Po latach stwierdzam, że tamte let's playe może nie były jakoś super tragiczne, ale wiem, że mogę po prostu je lepiej nagrać, dlatego to robię ten. Wiecie, 37, o kurde. Byłem ciekaw właśnie, ile klejnotów mamy. Nie sądziłem, że aż tyle. Oj, to jest jedna z moich ulubionych minigierek, chociaż nie powiem, że nie. Za dzieciaka miałem z tymi minigierkami, z tą minigierką problem. W ogóle, za dzieciaka w ogóle nie pamiętałem, jak tutaj można się dostać. Raz się dostałem i później już nie wiedziałem, jak tutaj po raz kolejny się dostać. I tak do 9 roku życia szukałem tego miejsca, bo kiedyś w ogóle wydawało mi się, że jak raz się tutaj dostałem, to że mi się trochę to może nie tyle, że przyśniło, co wydawało mi się, że coś tutaj było, a się później okazało, że faktycznie tutaj jest na dole Hunter. Ze swoją minigierką. Z którą miałem na początku problem, ale potem ogarnąłem co i jak i gdzie, tak więc zobaczmy. Hey Spyro, check out this cool cave I found. Let's play a little game. Every so often, a piece of this crystal popcorn pops out of the ground. The first one to grab 10 of them wins. Z tego co pamiętam, mogę się oczywiście mylić, jeżeli byśmy zebrali wszystkie te kryształowe popcorny, jak on to ujął, a on by miał 0 tych popcornów zebranych, no to chyba jest skill point za to, ale nie mam pewności. I'm ready when you are. Kurde, ale dałem ciała już. Nie no, moi drodzy, nie dam rady tego teraz ogarnąć. On jest za bardzo do przodu wyszedł. Chociaż... Okay. You win. Here's an orb.
Nie spodziewałeś się tego, co? Że ja cię tutaj dojadę, kurczaku pieczony. I'll give you another orb if you can beat me again. Let's play to 15 this time. What do you say? Tak, tak, dobra, dobra, już weź ty tam, nie pajacy. Nie pajacy, teraz nagle 15, dobra, no to cię dojadę tym bardziej w tym momencie. Jak cię przy 10 dojechałem, to przy... to przy 15 tym bardziej cię dojadę. Ty baranie jeden, ogarnij się. Mówię oczywiście do Huntera. Co za cheater z niego? You're pretty fast. Jebany cheater. Baran, imbecyl, głupek, idiota. Really good. I'm going to have to come up with some harder games. For now, take this orb. I guess you earned it. Kasztan, 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 przegrał własną minigierkę. Kasztan, 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 przegrał własną minigierkę. Ha, 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 ale z ciebie Bambi. Ja pierdziele, nie no, masakra, kurde. Przegrać własną minigierkę. Z czym do ludzi, Hunter? Z czym do ludzi? Weź ty mi powiedz. Barani łbie. I teraz lecimy tutaj do góry sobie, oczywiście, że tak. I teraz patrzcie na to. Odwracamy się. Mamy żyćko. Trzy słoiki z życiem. Cztery życia mamy blisko siebie. Czajcie to? 53 życia. Elegancko. Tutaj powinien być normalnie skill point za zebranie trzech żyć naraz. Albo czterech. Jak chcemy sobie nazwać. Well, if it isn't my best customer, the elevator in the next room can take you to the volcano. You can have unlimited use of the elevator for a one-time fee of only a few gems. A, oczywiście winda będzie z nielimitowanym nielimitowaną jazdą do góry i dół, ale oczywiście za drobną opłatę. It's a pleasure doing business with you. Simply step on the elevator and it will take you to the bottom. When you want to come back up, just step on it again. No spoko, spoko. Fajnie, że ze mną się robi dobre interesy, ale już przestań ściemniać, imbecylu. Oj, zleciałem z platformy. Rety, kotlety, wielkie mi halo. No i tu mamy jedną z moich ulubionych również sekcji w tym poziomie, a mianowicie jesteśmy teraz w środku wulkanu. Bardzo lubię tę sekcję. Tu jest też fajna minigierka zresztą, bardzo ją lubię. Miałem z nią oczywiście za dzieciaka problem, ale... ale... nawet jeżeli miałem z czymś problem, to nie oznacza, że tego nie lubię, bo to bardzo lubię. Naprawdę, jest to superanckie. Thank you.
Zamykamy wulkan. Yeah. Yes. Mamy to. Thanks for closing the lid on the volcano, Spyro. Things were getting a little too hot around here. By the way, here's a talisman I was saving for the party later. I think you deserve it more. Dawaj mi, kurde, talizman. W ogóle ostatni talizman mamy. Żadnych już talizmanów nie będziemy zbierać w grze. To już był ostatni talizman. Już nic więcej nie będzie do zbierania. Dobra, co tu mamy za minigierkę? Hey Spyro, you're just in time for the party. Well, you would be if those nasty lava monsters hadn't stolen our hats. It just won't be the same without party hats. Okej. Okay. Ogarniemy to. Będziemy musieli tych tutaj pocisnąć, jełopów. Dobra, sorry, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. O kurde. Zapomniałem, że żeby unicestwić tych kurde patafianów, to trzeba będzie ich z tą ognistą kulą pocisnąć. Zapomniałem kompletnie o tym. A ich jest 12 chyba do ogarnięcia, co nie? Tak, 12. Dobra, myk. Dobra, wszystkie klejnociki mamy, teraz możemy skupić się na tych tutaj pajacach. Przyznam, że tak jak już wcześniej mówiłem, ta minigierka sprawiała mi wcześniej problem, ale teraz już problemu mi nie sprawia, jest ona taka całkiem spoko do ogarnięcia. Jest easy, ale wiadomo, im jest się starszym, tym coś, co kiedyś ci sprawiało problem, będzie łatwiejsze niż trudniejsze. I to ze wszystkim chyba jest tak. Chyba to jest do wszystkiego definicja, tak mi się wydaje. Ale się głupio zaśmiał. Ja ci dam, kurde, ty się będziesz głupio śmiał jeszcze z moich porażek. Ty, kurde, cymbale jeden. Yes! Spyro, you saved the party. Here, this got mixed in with the cheese balls and I almost chipped a tooth on it. Oj, kurde, trzeba było się poprawić. Super. Mamy wszystko. Bardzo ładny talizman tutaj jest. Można wyjść. Jej, wszyscy się bawią. Patrzcie, kurde, jaka impreza na całego tutaj.
Ale to było wredne. Ale to było wredne. Nie robi się tak. Ej, co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Przepraszam bardzo. Well done, Spyro. Now that you have all 14 talisman, your guidebook can break the lock on the door and you can fight Gulp. Are you ready? Okay, come back whenever you're ready. Będę niedługo gotowy, spokojnie, Elora. Ja jeszcze mam jedną rzecz do ogarnięcia. Mam jeszcze do ogarnięcia jeden speedway, który mi został. Wtedy będziemy mogli ruszać na Galpa i kończyć drugi świat oficjalnie. No i zacząć tak naprawdę trzeci. Czyli wielki finał gry. Bo tak, trzeci świat to już jest koniec gry dosłownie. To już nic więcej nie zostanie poza trzecim światem. No, powiedzmy nic więcej, ale dobra, to ja już cicho będę, już się zamknę.